To jest odcinek dla ludzi tak mocnych psychicznie, że nawet Krzysztof Krawczyk i jego La Bamba ich nie łamie. Jeśli do nich należycie, zapraszam. A jeszcze jedno, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, wbijajcie poniżej, a ten odcinek zaczynamy z grubej rury. Piosenka mem, ale żeby nie było, śpiewający pan w kapeluszu to jeden z najpopularniejszych australijskich muzyków w historii, Jimmy Barnes. Jak komuś mało, polecam na YouTubie wersję 10-godzinną. Dobra, to teraz coś dla tych, którzy lubią sobie pośpiewać po hindusku. Żebyście wiedzieli, o czym śpiewacie, podrzucam tłumaczenie na polski. Tunak, tunak, tun, tunak, tunak, tun, tunak, tunak, tun, da, da, da. Mam nadzieję, że pomogłem. To teraz coś bliższego nam, czyli rosyjska odpowiedź na regrolling. Edward Hill, mega gwiazda Związku Radzieckiego, swoją drogą, że na festiwalu w Sopocie w 65 zajął drugie miejsce. Dobra, to żebyście się w tekście nie posypali, też podrzucam. Było drugie miejsce w Sopocie, to teraz drugie miejsce na Eurowizji w 2007, prosto z Ukrainy. Najbardziej tym kawałkiem byli oburzeni Rosjanie i to nie ze względu na drag queen, a ze względu na tytuł Dancing Lasha Tumbai, który absolutnie nic nie znaczy, ale podobno miał brzmieć dla ucha podobnie jak Russia Goodbye. I co? I nagle kobita z brodą na Eurowizji już tak dziwnie nie wygląda. Są przeboje, które powstały po narkotykach i są goście, którzy przed występem w teledyskach musieli coś wziąć. Teraz właśnie ta druga opcja. Innej możliwości nie widzę. Moim zdaniem to powinny być twarze akcji Stop Dopalaczom. Dobra, bo tu takie wygłupy, podśmiechujki, a teraz będzie przebój o miłości. O dziewczynie, która uciekła z domu, żeby potańczyć na imprezie. Zresztą to wszystko słychać w tekście. To jest hit internetu rocznik 2006 i to za sprawą dziewczyny z porem ten utwór stał się najpopularniejszą fińską piosenką na świecie. Do dzisiaj trwają dyskusje naukowców, czy to jest por, czy cebula dymka. Ja obstawiam pora. Jeśli byliście kiedyś na All Inclusive w Egipcie, jeśli braliście udział w zabawach z animatorem w basenie, to daję sobie rękę uciąć, że to słyszeliście. Jeśli ktoś z was mógłby mi spisać fonetycznie tekst refrenu w komentarzu, to byłbym wdzięczny. Dobra, bo już było tyle hitów, a jeszcze ani jednego po polsku. Mógłbym prosić coś krótkiego? Pole, pole, łysze pole, ale mam już plan! To się nie nudzi. Dziękuję. Bez pośpiechu wszystko zrobię sam! I w tym wszystkim jeszcze chyba tylko kur nam brakowało. Japończyk w niemieckim stroju, jodłujący i udający kurę. Właśnie widzieliście już wszystko. A nie, przepraszam, jeszcze nie wszystko widzieliście. Nie widzieliście jeszcze rumuńskiej wersji Przez Twe Oczy Zielone. Trochę przybliżę tekst. Dalibomba tłumaczona jest na polski jako Wielka Dzika Bomba. A to jest taki rumuński Zenek Martyniuk. I moim skromnym zdaniem uważam, że Sandu Ciorba też zasłużył na film o sobie. Tak patrząc na teledysk, to działoby się tam więcej niż w filmie o Zenku. Przypomnę tylko, że ten odcinek nazywa się Piosenki, które ryją banie i jest pewien klasyk, bez którego ten odcinek byłby jak Papamobile bez papy, jak Kinga Rusin bez Adele, jak posłanka Lichocka bez kultury.
A nie, przepraszam, to ostatnie akurat normalne. To cofam. Witas, przed wami. I bardzo zależy mi na tym, że jak będziecie sobie już puszczać te kawałki w całości, to żebyście śpiewali razem z artystami. Dlatego teraz też podrzucam tekst. I żeby nie było wątpliwości, tekstowo.pl nie zapłaciło mi za ten odcinek. A powinno. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawiajcie łapki w górze i subskrybujcie mój kanał. Jeśli wbijecie ponad 10 tysięcy, to będzie druga część. A i nie zapomnijcie wbić na mój Instagram. Jak was tam będzie dużo, to będą też zdjęcia. Bo podobno o to chodzi w Instagramie. Jacek Tomkowicz, bardzo dziękuję i do zobaczenia.